To tak, Magda już tu całkiem fajnie nas zapowiedziała i jaki dzisiaj będzie temat prezentacji. Ogólnie naszym celem jest zadać sobie dzisiaj pytanie, co może pójść nie tak, czyli dlaczego właśnie konkretnie e-sport i infrastruktury gamingowe potrzebują ochrony anty-DDoS. Jeśli chodzi o nas, to tak jak tutaj Magda powiedziała, oboje pracujemy w OVH, organizujemy NetIP, chociaż jest to bardziej dzieło Kuby, on wszystko zaczął, to jest jego wina jakby coś. Jeżeli macie ochotę wybrać się do Wrocławia, to w maju jest kolejna edycja, więc serdecznie Was zapraszam. Kuba jest, pracuje w R&D i zajmuje się wirouterem, ja jestem asystentką biura i lubię grać w gry. Jeśli chodzi o VH, to kilka słów. Zostało założone w 1999 roku, w Polsce od 2004. W tym momencie mamy ponad 2400 pracowników na całym świecie, prawie 80 we Wrocławiu i w Warszawie. Jeżeli chodzi o sieć, bo myślę, że to jest najważniejszy punkt w kontekście tej prelekcji, to mamy 33 POPy, czyli połączenia z internetem w kontekście sieci OVH do internetu, tam gdzie wymieniamy prefiksy. W tym momencie nasza sieć i te przepustowość tych łączy do internetu to jest ponad 13 terabitów na sekundę. Wydajność naszego systemu anty-DDoS, rozproszonej tarczy anty-DDoS-owej jest w stanie przyjąć ponad 4,5 terabita na sekundę ruchu. Filtrujemy około 1500 ataków na dobę, chociaż czasami to było kilkaset w zeszłym roku, a w szczycie było ponad 7000. Mamy 27 data center, w trakcie jest kolejnych 6, w planach kilkanaście jeszcze, także na najbliższe lata. W tym jedno w Warszawie. Dokładnie. I tak, kto z Was zna pojęcie e-sportu? O, podoba mi się to. Wszyscy Dobrze. Sportowcy. Wszyscy sportowcy. W skrócie e-sport to elektroniczny sport, czyli każda rozgrywka, która polega na rywalizacji, głównie w grach komputerowych, to może być scena profesjonalna lub amatorska. Sam e-sport dzieli się też na e-sport behind the scene oraz e-sport under the spotlight, czyli to, co widzimy na dużych wydarzeniach, jak na przykład IEM, tak? Czyli gracze siedzą na scenie, wszyscy mają identyczne warunki, na takich podwyższeniach i rozgrywają rozgrywki, a behind the scenes wszystko, co się dzieje, czy w kwalifikacjach, czy po prostu w czasie rozgrywek amatorskich. Głównie gry, które są używane, to są bijatyki, popularnie mówiąc, strzelanki, jakby możecie przeczytać, jak to się prawidłowo nazywa, RTS-y i wszystkie gry typu MOBA, które w tym momencie są najbardziej popularną, najbardziej popularnym odłamem gier w e-sporcie. Taki krótki przykład jakby tych gier, które są w danych kategoriach. StarCraft jako jeden z niewielu tak naprawdę w tym momencie jeszcze rozgrywanych RTS-ów, strzelanki CSGO, Overwatch od niedawna zdobywa szturmem rynek. I tak, jeśli chodzi o historię, to jest ona, sięga głębiej niż się to może nam wydawać. To nie jest jakiś nasz wymysł naszych czasów i milenialsów i w ogóle, bo pierwszy turniej odbył się w 1972 roku, a drugi bardziej znany w 1980 i był to turniej w grę Space Invaders, prowadzony przez Atari. Później w latach 1990 do 2000 to była dekada zdominowana głównie przez FPS-y. I jako taki najbardziej znany turniej, który można powiedzieć, że on już zapoczątkował ten e-sport, jaki znamy, to był turniej w Quake'a, gdzie główną nagrodą był Ferrari należące do głównego dewelopera Quake'a, Carmacka, jeśli dobrze pamiętam. Tak, John Carmack, tak. Dziękuję. I od 2000 do teraz mamy dynamiczny rozwój tej branży. Zostały utworzone organizacje, które zajmują się e-sportem i organizowaniem turniejów, więc w Polsce powstała Liga Cybersportu, która później, jeśli dobrze pamiętam, w okolicach 2005 roku powstała, zajmowała się turniejami, później przemieniła się w ESL i oni sprowadzili wspólnie z Intelem właśnie do Katowic IEM, czyli największe wydarzenie w tym momencie na scenie sportowej, nie tylko polskiej. Jeśli chodzi o to, do czego dążymy w ogóle dzisiaj, czyli uświadomienie Wam, dlaczego jest to tak ważna branża, za tą branżą stoją gigantyczne pieniądze i bardzo wiele ludzi. Ona bardzo mocno wchodzi już do mainstreamu, co można zaobserwować po
godzinach, które są obserwowane na Twitchu w styczniu. W styczniu na pierwszym miejscu było Counter-Strike i łącznie godzin e-sportowych było ponad 55 milionów, łącznie obejrzanych, samych e-sportowych rozgrywek. League of Legends i Overwatch miały dużo mniej, na czwartym miejscu jest Dota 2. To są dane, które dynamicznie zmieniają się z miesiąca na miesiąc, zależy od tego, jakie są w danym momencie wydarzenia związane z tą konkretnym, z tym konkretnym tytułem. No i tutaj jako ciekawostkę chciałam wam podać właśnie wyniki, które są liczone do wszystkich zarejestrowanych do tych momentu wydarzeń i turniejów. Najlepiej zarabiającą grą na ten moment jest Dota 2 z imponującym wynikiem 133 milionów dolarów łącznych pól nagród. Później jest League of Legends i Counter-Strike. To są oczywiście tylko nagrody z oficjalnych, zarejestrowanych turniejów. Jakie tam są inne jeszcze zakłady, czy coś na stylu, to nie jest nawet liczone. Poprosiłam Michała Kuszewskiego z magazynu Selection o wypowiedzenie się na ten temat i on tutaj bardzo ładnie podsumowuje, skąd się biorą w ogóle pieniądze w e-sporcie. Te pieniądze biorą się nie tylko od użytkowników, ale także od sponsorów czy od reklam, które są wyświetlane podczas transmisji na żywo, czyli zupełnie jak w klasycznym sporcie, który każdy znamy. Ta branża jest jakby bardzo wiele, korzysta z bardzo wielu rozwiązań, które są znane w klasycznym sporcie. No i na przykład wielki finał Mistrzostw Świata League of Legends przyciągnął 43 miliony unikalnych widzów, czyli tyle co ostatnie minuty finałowego meczu NBA. E-sport wchodzi po prostu dynamicznie. Nie zatrzymamy go, to będzie już coraz bardziej popularne. Udało mi się także znaleźć dane, które zostały opublikowane przez Superdata, właśnie jeżeli chodzi o finanse w e-sporcie. W 2017 roku łączna jakby ilość pieniędzy to 1,5 miliarda dolarów, a estymacja jest taka, żeby do 2022 roku było 26% więcej. Więc tutaj Superdata pokusiło się o wskazanie takiego trendu. Co jeszcze przemawia za tą branżą, to to, że ludzie o tym mówią. To nie jest tylko fikcyjnie stworzone, ludzie chcą to, ludzie oglądają to, ludzie o tym mówią. Na Twitterze na koniec 2016 roku Twitter opublikował, ile razy pojawiła się fraza e-sport używana przez użytkowników tego social media. A także ponownie Superdata stwierdziło tak dość krótko, że więcej ludzi ogląda treści związane z grami niż HBO, Netflix, ESPN czy Hulu wspólnie wzięte. No i tutaj zmierzamy do sedna, czyli jaka jest jedna z największych bolączek. To jest DDoS, jest to branża e-sportowa i w ogóle gamingowa bardzo wrażliwa na te ataki. W skrócie DDoSy to są ataki polegające na wyłączeniu danej infrastruktury czy dostępu. Wyróżniamy cztery takie podstawowe typy ataków, o których później opowie bardziej Kuba, czyli ataki na TCP, ataki wolumetryczne, ataki protokolarne czy ataki w sferze aplikacji. I po co w ogóle takie ataki są przeprowadzane? No proste, jeżeli nie możesz się połączyć, to nie możesz grać. I takie ataki przeprowadzają albo nasi konkurenci, czy to są konkurenci, jeżeli chodzi o serwery, czy to są konkurenci, jeżeli chodzi o inne gry. Jeżeli nie możesz pograć w ich produkt, to jest szansa, że pójdziesz do kogoś innego. Grupy hakerskie mogą się później pochwalić, zwłaszcza jeżeli jakaś infrastruktura była do tej pory uznawana za odporną. I tak zwane script kiddie, czyli dzieciaki, które używają gotowych skryptów, nie do końca wiedząc po co. To są najczęściej małe ataki, ale niemniej są jednak złośliwe. No i tutaj, jeżeli chodzi o jakby o te ataki, to nie jest, ten dzisiejszy temat nie jest jakby wymyślony. Akamai sporządziło raport, jeżeli chodzi o stan internetu, gdzie wskazało, że pomiędzy tymi kwartałami w 2017 roku był wielki wzrost ataków na infrastrukturę gamingową. Co jest ciekawe, to jest wzrost o prawie 30% niż w stosunku do 2016 roku, więc nawet sami stwierdzili, że gaming i cała ta infrastruktura jest bardzo często atakowana, jest po prostu bardzo popularnym targetem. W trzecim i czwartym kwartale troszkę się zmniejszyło, ale nadal są to infrastruktury najczęściej atakowane.
Dlaczego była ta zmiana? Prawdopodobnie jest to kwestia też pory roku i tego, kto atakuje i z jakiego powodu, więc to też są dane, które się dynamicznie zmieniają i z zaciekawieniem po prostu śledzę, jak to będzie wyglądało na przykład w 2018. I także AKMAI wspólnie z EDAR-em przeprowadziło badania odnośnie świadomości użytkowników, jeśli chodzi o ataki DDoS. I pierwsze pytanie, jakie zostało, może nie pierwszym, ale jednym z pytań, jakie zostało zadane, to było pytanie, co mogłoby cię skłonić, żeby porzucić dany produkt, czyli w tym przypadku grę. I bardzo wielu użytkowników wskazało, że w zasadzie najwięcej użytkowników wskazało, że lagi czy problemy z połączeniem byłoby dla nich powodem, żeby tym produktem się już więcej nie zainteresować. A co ciekawe, bardzo mało ludzi widzi, że problemem jest DDoS. Czyli mimo, że tutaj wskazują, że to spowoduje, że odejdą, to nie myślą o tym, że nie ma tej świadomości jeszcze DDoS-ów wśród zwykłych użytkowników, jak one działają, ale w momencie, kiedy im się wskaże tego DDoS-a jako jakąś przyczynę, to faktycznie mówią, że nie chcieliby grać w grę, która jest często DDoS-owana, czy ogólnie używać takiego produktu. Więc oprócz tego, oprócz jakichś tutaj bezpieczeństwa, także te DDoS-y są, gdzieś jest taka świadomość, ale jeszcze nie do końca. I to prowadzi mnie do takiego podsumowania, jak należy patrzeć na infrastrukturę gamingową, żeby ona działała i była odporna, jak ją należy, o czym należy myśleć, żeby dobrze ją stworzyć, żeby ją dobrze zbudować od początku. Pierwszy punkt to jest speed to market, czyli żeby nasz produkt został dostarczony sprawnie, żeby nasza konkurencja nie wypuściła swojego produktu przed nami, żeby nie przejęła po prostu naszych potencjalnych użytkowników. Tutaj bardzo pomocne są wykorzystania as a service jako końcowe fazy pracy typu beta testy czy testy ogółem, wprowadzanie jeszcze ostatnich zmian. Dostępność, wiadomo, jeżeli użytkownik, to co już wcześniej powiedziałam, nie może się dostać, no to nie będzie korzystał. Raczej użytkownicy dość szybko rezygnują, to w końcu nadal jest strefa rozrywki. Latency, to jest coś, czyli opóźnienia, na co właśnie ta branża jest bardzo wrażliwa. W rozgrywkach e-sportowych milisekundy często decydują o wyniku starciu tak zwanego team meczu, czy po prostu w danym momencie po prostu, nieważne, decydują o przebiegu rozgrywki. O wyniku rozgrywki. Tak, o wyniku, czy przebiegu nawet. Albo o eliminacjach, bo dany team też może być dyskwalifikowany przez to. Tak, to chciałam o tym powiedzieć zaraz. Skalowalność, musimy się przystosować na to, że w danych momentach może być więcej użytkowników, czyli nadal musimy każdemu pozwolić na to, żeby mógł korzystać z naszego produktu. Tutaj jako taka ciekawostka, po premierze Diablo 3 właśnie serwery Blizzarda nie udźwignęły takiej ilości użytkowników i do tej pory jest to wykorzystywane jako mem w internecie, czyli no nie chcemy być zapamiętani w taki sposób jako producent czy dostawca. No i najważniejsze to z punktu widzenia już oczywiście budżetu, czyli koszt takiej infrastruktury. Tutaj także z pomocą przychodzą wszystkie usługi as a service, które włączają się i płacimy za nie tylko wtedy, kiedy były naprawdę potrzebne. Jeśli chodzi o same DDoS-y, to znaleźliśmy w czasie poszukiwań taką informację, że DDoS-a można po prostu kupić. Jeżeli nawet, nie wiem, chcielibyście zaatakować kogoś, nie znacie się na tym, proszę bardzo, za $5 można kupić sobie... Pięciominutowy atak. Tak, pięciominutowy atak. Tak. Tam nie kupicie, oczywiście. Tam nie kupicie, musicie bardziej poszukać. Podpowiem, część tych stron jest rosyjsko brzmiących, więc jakby... Może część nakierować. Nie jest dostępna z normalnego internetu też. Tak, część nie jest dostępna. I tutaj ponownie Michał Kuszewski z magazynu Seduction podsumował właśnie, że te ataki DDoS są w tym momencie największym zagrożeniem dla branży e-sportu. Przytoczył tutaj taki bardzo bolesne wydarzenie z 2015 roku, kiedy oficjalny turniej Doty, który odbywa się raz do roku, został zaatakowany. Pula nagród wynosiła $18 milionów i przez kilka godzin nie było transmisji, nie było niczego, nie można było toczyć rozgrywek, były gigantyczne opóźnienia, co się oczywiście wiązało z gigantycznymi kosztami. I tutaj to, co Kuba zaczął mówić, dlaczego w ogóle można przypuszczać takie ataki? No na przykład dlatego, że w czasie
rozgrywek kwalifikacyjnych wystarczy wyłączyć jednego gracza, żeby zdyskwalifikować całą drużynę. W ten sposób bardzo łatwo można manipulować wynikami, gdzie jak widzicie, no, pieniądze są po prostu ogromne, więc na pewno się to komuś opłaca. I tutaj zebrałam jeszcze taką garść, takie podsumowanie, garść rad od dostawców, co zwykły użytkownik, czyli zwykły gracz może zrobić w przypadku, kiedy, żeby się ochronić przed po prostu takim atakiem na siebie. Riot Games, jest to producent gry typu MOBA League of Legends. Riot Games wypuścił właśnie taką serię poradników, ja tutaj wyjęłam najważniejsze rzeczy, czyli po pierwsze upewnij się, że jest to DDoS. DDoS to nie jest ciągłe zrywy czy losowe wyrzucanie cię z serwera, to jest coś, co najczęściej narasta, utrudnia rozgrywkę, często przez długi czas. Najważniejsze, chroń swoje IP, uważaj na Skype'a. Była bardzo głośno rozpowszechniona informacja, że ze Skype'a można uzyskać nasz adres IP. Podobno teraz jest to załatane, ale jest lepsze oprogramowanie do komunikacji głosowej. To głównie służy po to, żeby atak nie mógł być skierowany na nas konkretnie, na ciebie jako gracza, twoje IP powinno być chronione. Dobrym nawykiem jest także zbierać dane o ataku lub podejrzeniach ataku, to też pomoże im w usprawnieniu swojej infrastruktury. I także Inkapsula tutaj dorzuciła takie porady typu używaj VPN-a, no to jest troszkę taka nietrafna porada, ponieważ to zwiększa latency, czyli nie możemy reagować tak szybko, jakbyśmy chcieli na to, co się dzieje w grze. No i pilnuj, żeby twoja sieć domowa zawsze była aktualna. tak. No i ostatnio to są porady, które udzielili mi koledzy z OVH, którzy także zajmowali się częściowo budowaniem własnej infrastruktury, czyli protokoły UDP, ustawić limity, zmienić porty na inne niż te, które są. Oczywiście kernel up to date, wiadomo. Pomyśleć o tym, żeby używać usług redundantnych, no i znaleźć zaufanego usługodawcę do antydedosa. I oddaję głos Jakubowi. Okej, to jak myślicie, które z parametrów samej sieci są najbardziej istotne w kontekście gamingu? Latency. No, co jeszcze? Przepustowość też się liczy. Potrzebujemy bandwidth, żeby przesłać te wszystkie grafiki, te wszystkie dane. Coś jeszcze? Tak, stabilność sieci. Jeżeli mamy duży jitter, to wpływa na rozgrywkę bardzo negatywnie, bo niektóre protokoły gier są w stanie w pewien sposób optymalizować nawet pewne utraty danych, ale jeżeli ten jitter nam występuje i ta sieć jest niestabilna i nie da się za bardzo przewidzieć tego, jak ona się będzie zachowywać, to nie będzie działało zbyt dobrze. Czyli mamy tak, low latency. Według informacji, które umieścił SedExis, jakby grono odbiorców, czyli tych graczy i dla nich zwiększenie opóźnienia o 500 milisekund jakby podwaja prawdopodobieństwo tego, że przejdą do konkurencji. Myślę, że te 500 milisekund to jest bardzo skrajne tutaj szacowanie. Ja bym powiedział, że to jest między 100 a 250 nawet, bo no, nie wiem, Justyna, myślę. Już przy 100 jest bardzo utrudniona rozgrywka i po prostu lagi są, przerywa i ciężko po prostu brać udział w teamfightach, więc chyba zazwyczaj mówimy gdzieś około 60 milisekundach, 30 milisekundach 30 w tym momencie. To jest idealnie. I teraz jeżeli dodamy do tego kilkaset milisekund, no to jakby to dosyć mocno wpływa na całą rozgrywkę. Oczywiście, to zależy od gry, bo niektóre gry nie potrzebują jakby takiej ciągłości, ale jakby chcę. To jest jeden z kluczowych elementów. Stabilność tej sieci. Pamiętajmy, że sieć to nie tylko ta część infrastruktury, która jest potrzebna do działania naszej rozgrywki. To jest też dystrybucja gry. Jeżeli klient zapłaci za grę i nie będzie mógł jej ściągnąć, nie będzie mógł jej w jakiś sposób uruchomić, to myślę, że rozczarowanie przyjdzie szybciej niż podczas pierwszej rozgrywki. Część gier. Nawet jeżeli mamy płytę i myślimy, że odpalamy ją offline, ona się w jakiś sposób autoryzuje do serwera. Ona w jakiś sposób weryfikuje nasze dane. To już nie jest czas, że kupujemy grę na dyskietce i odpalamy ją sobie w chacie i nie potrzebujemy do tego w zasadzie działania sieci. Jeżeli sieć dostawcy będzie zachwiana, no to jakby można wpłynąć na różne etapy
tego działania. Stability, czyli jitter sobie mówiliśmy, bandwidth potrzebujemy oczywiście do przesyłania tych danych, a danych jest coraz więcej, coraz gry dają nam coraz większy, coraz lepszy experience i za tym idzie też coraz większa ilość danych przesłanych. Jeżeli chodzi o security, z jednej strony ta sieć musi być zabezpieczona przed przejęciem, po prostu musi być skonfigurowana poprawnie. Z drugiej strony sieć musi być zaprojektowana dobrze. Pamiętajmy, że gra to nie tylko rozgrywka, to też nasze ustawienia, to też nasze konto i coraz częściej jakieś systemy płatności podpięte. Jeżeli możemy kupować sobie jakieś elementy w tej grze, to jakby te dane naszych do płatności muszą być w jakiś sposób zapisane, zaszyte tam. I teraz jeżeli to będzie ta sama część infrastruktury, która jest do zwykłej rozgrywki, no to jeżeli uda się jakoś przejąć tą jedną część infrastruktury, to jest duże ryzyko, że będzie można, że te dane płatności będą mogły w jakiś sposób wypłynąć. Które z protokołów gier najczęściej są wykorzystywane? UDP. Jakie jeszcze? A jeżeli chodzi o UDP, dlaczego UDP? Mało obciążenie, szybsze, mało obciążenie za bułkami. Ale nie gwarantuje nam dostarczenia tych danych. I w ogóle nikt nie ogarnia tego mikrofonu, prawda? W ogóle wcale. A ja tutaj jem serek wieński. Dobrze, to ja będę kontynuował. Dobrze. Super, jakby co, to powtarzaj coś po prostu do swojego mikrofonu. Postaram się, chociaż to zazwyczaj nie wychodzi. Dobra, po pierwsze TCP. TCP implementuje nam jakieś połączenia, jakiś kanał połączenia pomiędzy klientem a serwerem. On stara się zrobić jakąś taką transmisję danych w oparciu o tą sieć pakietową, która jest pod spodem. I on daje nam gwarancję, że te dane dotrą, że one będą w odpowiedniej kolejności. Przy czym ta sieć pakietowa pod spodem nie jest czymś naturalnym dla tej transmisji ciągłej, która jest implementowana w oparciu o TCP. Stąd ten protokół jest dosyć skomplikowany i w momencie, kiedy giną nam jakieś dane, TCP zaczyna buforować, przerywa transfer danych, starając się dosłać te, które zginęły i dopiero później dosyła resztę. Jakby to jest dosyć dużym problemem właśnie w kontekście gamingu. Możemy sobie użyć TCP No Delay, jednak on nie jest rozwiązaniem na wszystkie bolączki. Wtedy jakby nie ma tego opóźnienia, ale ciągle mamy retransmisję i pakiety, i jakby dosłanie tych pakietów, które gdzieś tam zginęły, najczęściej odbywa się po dwukrotnym round trip time. Tylko że w takiej rozgrywce, czy nas interesuje to, co było kilka sekund temu, same aplikacje gry, same implementacje w tym momencie, to w zasadzie już chyba od Unreala gdzieś tam weszło, że po stronie klienta jest próba symulacji rozgrywki, jeżeli jest utracone połączenie na chwilę, i również po stronie serwera. Później te stany są w jakiś sposób synchronizowane. Także nie do końca TCP daje nam dobrą platformę do tego typu gier, bo oczywiście sprawdza się w kilku innych przypadkach. UDP jest szybki. Tu mamy jakby porównanie trochę nagłówka. UDP jest szybki, ale nie daje nam żadnych gwarancji. Wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy w kontekście TCP, a które czasami mogą być potrzebne w rozgrywce podczas jakby wymiany danych, muszą być implementowane już na warstwie aplikacji. Czyli ta aplikacja musi zadbać o to, żeby w razie czego coś dosłać, w razie czego zmniejszyć okno czy rozmiar danych, jeżeli okazuje się, że gdzieś na tej ścieżce pomiędzy klientem a serwerem one zaczynają ginąć. Więc pojawiły się takie dwa koncepty. Jeden to jest połączenie TCP-UDP. Jednak oba te protokoły oparte są o protokół IP. Czyli mamy sobie adresację IP na klienta i serwera. Na tym stosie mamy stos TCP i UDP. I teraz pewne badania, a dokładnie pod tym linkiem, jest przedstawiony dokument i trochę analizy dotyczące tego, że samo działanie protokołu TCP wpływa na straty, jeżeli chodzi o protokół UDP.
żeby tego uniknąć, musielibyśmy mieć osobne stosy IP, czyli osobne adresy nadać klientowi i serwerowi na potrzeby zarówno TCP, jak i UDP. To jakby myślę, że jest dosyć ciężkie do wykonania, jeżeli mówimy tutaj o dużej ilości klientów, na przykład domowych. Stąd pomysł, żeby zaimplementować część tych mechanizmów jakby on top of UDP, czyli w ramach UDP, ale zaimplementować je w taki sposób, żeby na przykład retransmisje odbywały się tylko w krótkim oknie czasowym. Jeżeli coś tracimy i nie może być dosłane w miarę szybko, to zapominamy o tym, bo to już jest nieważne, bo jakby te dane już gracza nie interesują, bo on już jest gdzie indziej zupełnie. I jakby to jest jeden z takich wiodących tutaj w tym momencie chyba modeli. Tylko pamiętajmy o tym, że to wszystko jest implementowane na aplikacji. Jeżeli zaczniemy tutaj kombinować, zaczniemy fludować tymi danymi infrastrukturę, to one przez cały stos TCP/IP, sorry, przez cały stos sieciowy i wszystko, do czego kernel został stworzony, jeżeli chodzi tutaj o obsługę sieci, to przechodzi sobie i trafia do aplikacji. I aplikacja musi w tym momencie o to zadbać. A każda aplikacja może o to zadbać w inny sposób. Każda aplikacja może to lepiej odfiltrować, gorzej odfiltrować i przede wszystkim każda aplikacja to zrobi inaczej. Jeden serwer gry poradzi sobie z tym, inny nie. Nie ma standardu, nie ma jakby tutaj każdy producent robi coś swojego. Jest jeszcze jedna kwestia. Skoro wszystko siedzi na UDP, to jakby główna zaleta UDP jest główną wadą UDP też, ponieważ pozwala na tak zwany atak ze zwielokrotnieniem i odbiciem. Czyli skoro naturą protokołu UDP jest to, że wysyłamy dane i zapominamy, równie dobrze możemy, nie musimy nawiązywać połączenia, czyli nie musimy być aktywni jakby tutaj podczas jakiejś konwersacji z serwerem. Możemy wykorzystać sobie wiele na przykład urządzeń IoT do tego, żeby wysłały dane gdzieś tam i zapomniały o tym. Do tego nie jest potrzebna duża moc, do tego nie jest potrzebna duża ilość zasobów. Mało tego, przez to, że nie ma nawiązywanego połączenia, ten klient może, jeżeli uda się podmienić jego adres źródłowy, to odpowiedź z takiego serwera, który powiedzmy jest w stanie odpowiedzieć większą ilością danych UDP niż było zapytanie, może iść w innym kierunku. Czyli możemy ukierunkować jakby odpowiedź z tych serwerów na naszą ofiarę. Kilka lat temu, w 2016 chyba roku, ponad 1/4 AS-ów w internecie pozwalała na podmianę adresu źródłowego. Czyli w ponad 1/4 sieci byliśmy w stanie wysyłać dane z adresu, który nie należał do tej sieci. Czyli jeżeli wysłaliśmy sobie dane do, powiedzmy, serwerów NTP z zapytaniem o jakimś zapytaniem, które było stosunkowo małe, na które odpowiedź była stosunkowo duża, podmieniając adres źródłowy, odpowiedź mogła iść do ofiary, która padała ofiarą takiego ataku. Co więcej, nie musimy tu mówić o protokołach typu NTP, DNS czy inny. Same serwery gier mogą być również wykorzystane do zwielokrotnienia i mogą być również pośrednikiem takiego ataku. Czyli mając infrastrukturę gamingową, nie musimy być ofiarą, możemy być jakby transportem takiego ataku. Mało tego, zwielokrotniając taki atak dosyć mocno, ponieważ Quake w którejś ze swoich wersji wcześniejszych był w stanie zwielokrotnić ilość danych nawet do 82 razy. Małe zapytanie o stan serwera przy dużej ilości klientów podłączonych zwracało 83 razy większej ilości informacji, czyli jeżeli wyślemy to razy 1000, razy kilkadziesiąt tysięcy, odbiorca takich odpowiedzi wtedy no, raczej nie ma szans. Protokół Steam też pozwalał w pewnym momencie na dosyć niezłe zwielokrotnienie, co było zresztą wykorzystywane. Jakby z tego raportu Akamai, o którym Justyna wcześniej wspominała, dosyć jasno wynika ilość czy rozkład tych wektorów ataku w kontekście wszystkich ataków DDoS, jakie były. Tutaj jest raport z trzeciego kwartału 2017 roku zrobiony przez Akamai.
Większość, zdecydowana większość ataków to jest UDP fragment, czyli pofragmentowane dane UDP. One są, nie są zbyt łatwe do analizowania na urządzeniach pośrednich. Charakteryzują się często niewłaściwymi portami. Nie ma dużej łatwości w analizie tego typu ruchu i tym samym odfiltrowaniu. Na drugim miejscu był DNS, NDP. W ostatnim roku dosyć popularny pojawił się protokół connectionless LDAP, gdzie pewnie jakiś OODEY się pojawił i został wykorzystywany właśnie też do ataków. Ale to są wszystko protokoły, które są bezpołączeniowe. Dzięki temu właśnie jesteśmy w stanie wykorzystać jakąś stronę trzecią, do której wysyłamy informacje, do której wysyłamy jakieś dane. Ona odpowiada już ofierze z dużą większą ilością danych, zalewając ją, czy jej infrastrukturę. Co ciekawe, application layer DDoS, czyli jakby ten atak na sam protokół aplikacji, dosyć mocno spadł w ostatnim roku i to z rzędu 5 czy 5,5% do 0,6. No to pytanie, czy w ogóle powinniśmy się tym przejmować, czy te ataki, jeżeli mamy jakąś infrastrukturę gamingową, czy powinniśmy coś zrobić? No oczywiście, że powinniśmy coś zrobić. Tu wrócę do tego slajdu Justyny na chwilę. Skoro DDoSy dotyczą w 80% ponad infrastruktury gamingowej, no to jest prawie pewne, że nas też dotyczą. Więc musimy zapewnić sobie jakieś zabezpieczenie, musimy zapewnić sobie jakąś infrastrukturę ochronną. A dlaczego w ogóle tak się dzieje? Przede wszystkim gaming to nie jest banking, czyli nie kojarzy nam się od razu z czymś, co musi być super secure, z infrastrukturami, które spełniają pewne, muszą przechodzić certyfikacje czy spełniać pewne standardy. Po drugie, wiele protokołów bazuje na UDP, czy wiele serwerów bazuje na UDP, a nawet jeżeli w jakiś sposób implementują TCP, to też to nie jest często standardowe. Jakby przez to, że każdy ma implementuje swój protokół w zasadzie transmisji danych, jakby ogólna ochrona staje się trudniejsza. Pamiętajmy, że nie musimy inaczej, że atakując dany cel, jeżeli większość tych protokołów oparta jest o UDP, to trafiamy do aplikacji, czyli atakujemy w zasadzie już działającą aplikację na serwerze, czyli wszystkie ewentualne mechanizmy ochrony, które byłyby wcześniej, są pomijane, bo one tego nie rozumieją. I jakby chyba jeden z ważniejszych punktów, nie musimy kłaść tej infrastruktury, żeby odnieść sukces. Mówiliśmy, że latency jest ważne, mówiliśmy, że bandwidth jest ważny, mówiliśmy, że brak jittera jest istotny. A jeżeli idzie DDoS, to w zasadzie wszystkie te elementy osiągamy za jednym razem. Zwiększamy latency, wysycamy łącze, zwiększamy jitter, jakby wpływamy na zachwianie infrastruktury. Nawet jeżeli jej nie położymy, to zachwianie powoduje jakby to, że klienci odejdą od naszego celu czy celu ataku, przechodzą do konkurencji bardzo często. Poza tym ci klienci są bardzo wyczuleni na wszelkie zmiany. To nie jest to, że ściągam sobie plik z Dropboxa czy z Hubika i jeżeli ten plik będzie mi się ściągał 30 sekund dłużej, to ja tego nie zauważę. Jeżeli tutaj będzie różnica rzędu kilkuset milisekund, to oni to zauważą i jeżeli to będzie się powtarzać, to jakby to szansa, że odejdą od danego usługodawcy jest dosyć duża. Za 5 dolców można kupić 5-minutowy atak rzędu ponad 120 gigabitów. Inwestując trochę więcej, to będzie już dosyć potężny atak. Jeżeli jesteśmy w stanie kupić sobie coś takiego i wyklikać omiń infrastrukturę antydedosa OVH, omiń infrastrukturę antydedosa jakiejś innej firmy, no to robi się ciekawie. Jeszcze parę lat temu, tak, to gdzieś były różne funkcje omijania infrastruktury, między innymi OVH, jednak jedne działały trochę lepiej, inne prawie w ogóle. W tym momencie, jak gdzieś tam robiliśmy mały research, to wydaje się, że to rozwiązanie, które akurat mamy w ramach OVH, jest na tyle stabilne, że wiele firm buduje swoje infrastruktury i odsprzedaje je dalej.
Jest jeszcze jeden ciekawy aspekt. Jeżeli mamy system, który generuje atak i ten atak ląduje, no, gdzieś tam ląduje na infrastrukturze antydedosa. Jeżeli ta infrastruktura jest słaba, jeżeli znajdziemy jakąś podatność, to jest duża szansa, że odetniemy cały ruch, który przez tą infrastrukturę przechodzi. Czyli jesteśmy w stanie, kładąc infrastrukturę ochrony, czy w jakiś sposób na nią wpływając, jesteśmy w stanie odciąć wszystkie serwery, które są za nią. W przypadku mniejszych firm, w przypadku mniejszych systemów, no to może być dosyć duży problem. To przechodząc jakby trochę, zastanawiając się, co można zrobić, żeby to jakby polepszyć stan sytuacji. Przede wszystkim przydałby się jakiś protokół, jakiś system, który daje nam informację o tym, w jakim stanie jest rozgrywka. Bo jeżeli zrozumiemy protokół gry, jeżeli zrozumiemy tą rozgrywkę, to będziemy w stanie reagować na ten ruch, który jest tą rozgrywką, albo który jest po prostu próbą wyłudzenia czegoś, bądź zalania jakimiś pakietami. Innym rozwiązaniem jest dedykowane rozwiązanie pod dany serwer gry. Jednak nie zawsze się sprawdza, w przypadku serwis providera to może być problem, bo na wielu serwerach nasi klienci instalują różne aplikacje, różne serwery gier i takiego jednego systemu, taki jeden system ciężko byłoby wprowadzić. Amazon na przykład wychodzi z założenia, że oni głównie wspierają swój protokół gry. Nie pamiętam już, jak on się nazywał, w każdym razie on pozwala na sterowanie skalowaniem ich infrastruktury oraz daje im informacje o tym, w jakim stanie jest gra, więc też są w stanie reagować na pewne nadużycia, jeżeli chodzi o ruch. No ale to jest tylko jeden protokół i to jeszcze własny. Jeżeli chcemy wspierać wiele protokołów, wiele rozwiązań, które są na rynku, które są zrobione pod graczy de facto, no to jakby musimy tutaj spróbować wyjść krok dalej i spróbować albo porozmawiać z producentami i wyciągnąć od nich te informacje, w jaki sposób zrozumieć ich protokoły, co wydaje mi się dosyć trudne do osiągnięcia, z takim dosyć konkretnym rezultatem, albo tak jak w zasadzie u nas to zostało zrobione, z reverse inżynierować najpopularniejsze protokoły, poświęcić czas i pieniądze i zbudować jakby moduły tarczy anty-DDoS, która będzie w stanie odfiltrować coś takiego. Próbowaliśmy znaleźć infrastrukturę, jakiś schemat infrastruktury, który byłby dostępny dla szarego Kowalskiego w internecie. Jednak nawet Riot Games, który dosyć dużo mówi o swojej infrastrukturze, o tym, jak implementują pewne rzeczy, nie umieścił żadnego schematu sieci, żadnego schematu tego rozwiązania, takiego bardziej konkretnego. Dlatego jakby skupiam się na tym, co trochę znam, to co jest u nas implementowane i jakby na tym przykładzie trochę opowiem. Przede wszystkim system ochrony serwerów typu gaming składa się zarówno z Tillery, z rozwiązań opartych o procesory Tillera tuż przy serwerach gier, jak i o pewne moduły tarczy antydedosowej na wejściu na styku naszej sieci z internetem oraz gdzieś w centrum tej sieci. Takie rozwiązanie pozwala nam monitorować stan gry i ruch, który idzie do serwera gier i od serwera gier. Dzięki temu rozumiemy, że na przykład połączenie, które przyszło, zostało zaakceptowane, jest kontynuowane i powiedzmy najprościej, należy je whitelistować, bądź to jest atak i w ogóle nie ma odpowiedzi na nie od strony serwera. Pamiętajmy, że to aplikacja najczęściej podejmuje decyzję, więc musimy monitorować też jej decyzję, to jak ona reaguje na dany ruch. I na tej podstawie jesteśmy w stanie podejmować decyzje. W OVH jakby ten system antydedosa pod kątem gamingu jest dosyć specyficzny. On właśnie rozumie ruch do serwera i od serwera. Ma moduły, które rozumieją wiele protokołów gier. Nie przytaczam ich tutaj już specjalnie, bo jakby ta lista jest dosyć szeroka. Ale jakby to pokazuje, że te rozwiązania gamingowe dosyć dobrze są chronione.
taki standardowy antydedos WVH, tak zwany WAG, czyli odkurzacz. On odkurza w sensie, czyści nam ten rów w takiej wieloetapowej strukturze. Mamy sobie serwery backbone'owe. Tutaj te dane są już nieaktualne. One się zmieniają w zasadzie z miesiąca na miesiąc, ale mamy sobie routery backbone'owe, przez które ruch przechodzi, trafiając do prefirewalli. Prefirewalle to są w zasadzie, to jest infrastruktura oparta o Aristy 7500 i tam gdzieś jest serwis chaining i chaining tych filtrów oparty o VRF-y. Następnie jest infrastruktura firewallowa, czyli te reguły, które w zasadzie każdy z nas może sobie konfigurować w menedżerze. O ile dobrze pamiętam, tam było kilkanaście czy kilkadziesiąt takich reguł do wdrożenia. 20. Następnie Shield. Pamiętałem 20, ale mówię, to też się zmienia dosyć często i no te dane na przykład z grudnia czy z listopada już są zupełnie nieaktualne, jeżeli chodzi o przepustowości, więc te ilości filtrów też mogą się zmienić. Shield to jest taki moduł, który w zasadzie jest napisany pod kątem odpierania ataków właśnie ze zwielokrotnieniem, czyli tych odbitych, opartych o UDP, wykorzystujący podatności w protokołach takich jak NTP, czy DNS, czy nawet Quake. I na końcu jakby tego chainingu mamy moduł Armor, który odpowiada za... Tam są zaimplementowane te najbardziej skomplikowane filtry, które rozumieją wiele innych protokołów i są w stanie je odfiltrować. Czy protokoły gamingowe są szyfrowane? Wydaje mi się, że część jest szyfrowana, ale szczerze powiem, że nie mam wiedzy, jak często są wykorzystywane. Na tym systemie nie traktujemy zaszyfrowanych. Ogólnie jakby ten trend jest taki, żeby wszystko szyfrować. Dotycząc gamingu to idzie bardzo powoli i z tych informacji, które mam, jakby nie wiem, na ile ten ruch jest już szyfrowany. Wiem, że są rozwiązania, które nawet bez deszyfrowania są w stanie zgadnąć, co to jest za ruch i czy on jest właściwy. Na podstawie headerów, na podstawie DNS-ów, na podstawie jakby innych rzeczy jesteśmy w stanie jakby z większym bądź z mniejszym prawdopodobieństwem dotrzeć do tego, czy nawet szyfrowany ruch jest tym, który jest pożądany bądź nie. Chwila, bo Magdy nie ma i tutaj widzę samowolkę. Staram się powtarzać pytania. Ogółem, skoro jest tyle usług pomiędzy, jak jest z opóźnieniami tego? I wspominałeś o whitelistach i jeżeli ruch zostanie z jakiegoś IP-ka zwhitelistowany, to już później jest przepuszczany normalnie? Czy i nagle jakby zmienił swój charakter na DDoS, to czy by to wychwycił system? Szczerze powiem, że nie wiem, bo jakąś funkcjonalność mają te właśnie whitelisty, takie, które można sobie customowo przez klienta konfigurować, ale to jakby do ciebie należy odpowiedzialność za poprawną konfigurację jego w danym momencie. Więc jeżeli widzisz, że on jest whitelist, on powinien być whitelistowany lub już blacklistowany, to nasze API pozwala na dynamiczną zmianę tego. Z drugiej strony, w kontekście gamingu ta infrastruktura trochę inaczej wygląda. To jest infrastruktura, która jest blisko infrastruktury gamingowej. Dzięki temu latency jest minimalne dodane. To nie jest coś takiego, że wykupujemy sobie serwis u zewnętrznego providera, który to musi tunelować do nas w jakiś sposób dodatkowo, tylko to jest jakby integralna część serwisu gamingowego. Czy odpowiedziałem na twoje pytanie? Może być. O ile zwiększa się latency i zastosowanie tych wszystkich tarczy systemów w przejściu pakietu? Jeżeli chodzi o gaming, jakby ta infrastruktura jest, tam zmiany są naprawdę niewielkie i to jakby nie mam takich danych, ponieważ to jest infrastruktura, która jest nastawiona na równoległe przetwarzanie, tam są specjalne procesory odpowiedzialne za przetwarzanie tych pakietów i to jest w zasadzie tuż przy switchu, przy samym serwerze. Także i to też nie jest infrastruktura,
to też nie jest infrastruktura, która jest włączana w momencie, kiedy jest atak. To jest coś takiego, że to jest always on. Czyli cały ten nasz ruch, który przechodzi przez, który dochodzi do serwera gamingowego, jest na bieżąco analizowany. Dzięki temu nie ma takiego. Widziałem takie rozwiązania, które pozwalały włączyć ochronę anty-DDoS w momencie, kiedy przychodził atak. Mówię o serwerach gamingowych, bo jakby ta standardowa procedura może rzeczywiście przełączać i tam to nie wpływa za bardzo na zachwianie jakości. Ale przy gamingu, jeżeli jitter jakby jest jednym z kluczowych elementów, albo jego brak, to dlatego ten anty-DDoS jest cały czas włączony, żeby właśnie nie generować dodatkowych zmian, dodatkowego zachwiania infrastruktury w momencie, kiedy ten atak jest i chcemy go odfiltrować. Dobrze. Trochę wyprzedziliśmy podsumowanie, ale właśnie DDoS najprawdopodobniej wpłynie na wszystkie kluczowe parametry sieci, czyli zachwieje zarówno latency, wysyci bandwidth, wpłynie na dostępność naszego serwisu bądź całej sieci. Jeżeli tak się stanie, to z dużym prawdopodobieństwem nasi klienci odejdą, ponieważ oni są bardzo wrażliwi, jeżeli chodzi o właśnie te parametry sieci pod kątem gamingu, więc te kilkaset milisekund może spowodować to, że nasza konkurencja będzie się cieszyć, o ile ona w ogóle nie stoi za tym atakiem. Bo dobrze wydane parę dolarów. Protection is a must have, czyli w kontekście gamingu w zasadzie musimy mieć taką infrastrukturę ochronną. W kontekście większych wydarzeń sportowych to w ogóle wygląda jeszcze inaczej. Tam jakby te eventy są odcięte od sieci, a jeżeli nie są odcięte, jeżeli muszą być online, to tam na bieżąco jest cały team, który reaguje w razie, gdyby coś się jeszcze działo. Poza tym te infrastruktury są kopiowane, tam w razie czego można przenieść ten ruch na oddzielną infrastrukturę. System, który jest cały czas włączony, gdzie nie ma czegoś takiego, że włączamy, bo mamy atak, on na 5 minut się włącza, po 5 minutach się wyłącza i ten nasz jitter też skacze przez to. On na bieżąco analizuje ruch, on na bieżąco wie, czy te pakiety, które idą, czy te połączenia, które są, gdzie jest próba nawiązania, są właściwe bądź nie. I do tego, jeżeli mówimy o DDoS-ach, a natura DDoS-a to jest rozproszony atak, czyli jego główną mocą jest to, że nadchodzi z wielu źródeł, jeżeli on się skupia na jednym celu, to jakby z definicji trochę ten cel ma przesrane. I teraz jeżeli postaramy się zastosować podobną logikę w celu ochrony, czyli zaczniemy rozpraszać nasz system antydetosowy, będziemy w stanie skupić dużo mniejsze części tego ruchu i przy użyciu dużo mniejszych zasobów będziemy w stanie je odfiltrować. Jeżeli będziemy mieć duże zasoby, to w zasadzie to filtrowanie odbędzie się zupełnie bez wpływu na pozostały ruch. I jakby to jest chyba dosyć mocny element przemawiający właśnie za taką infrastrukturą, gdzie mamy wiele popów i ten system antydedosowy jest z jednej strony w tych popach, który jest w stanie reagować na ruch wejściowy, który jest w stanie rozpraszać się na zewnątrz, ale jest też w ciągłej komunikacji z tym systemem, który jest tuż przy serwerach gamingowych, dzięki czemu jest przepływ informacji, jest w stanie reagować jako jeden organizm. Już kończymy. Dobra, to chyba tyle z mojej strony, z naszej strony. Chyba, że masz jeszcze coś do dodania ciekawego. Poczekam na pytania. Dobra, to jedno pytanie, bo seria pytań była w trakcie właściwie. Ja mam pytanie, czy pod kątem serwerów gier też macie na myśli różnego rodzaju inne usługi, na przykład voice over IP, które są bardzo często wykorzystywane właśnie przy tego rodzaju grach. Czy macie na coś takiego też macie ochronę? Jeżeli chodzi o voice over IP... My się mamy odsunąć? Jeżeli chodzi o voice over IP, jakby on jest traktowany w kontekście standardowego systemu anty-DDoS u nas,
czy jakby tego wielostopniowego i tam są implementowane różne protokoły, przy czym nie wiem, jak to wygląda konkretnie w przypadku VoIP-a. Jeżeli chodzi o gaming, gaming wspiera głównie protokoły, te protokoły, które są stricte związane z rozgrywką. Przy czym ich lista też jest gdzieś tam u nas na stronie, także można sobie to wyczytać, bo to są też informacje, które się zmieniają, także a nie chciałem ich tutaj już przytaczać jako tony tekstu. Znaczy też trzeba zauważyć, że przy komunikacji głosowej ona oczywiście przy rozgrywce jest bardzo istotna, ale po pierwsze można się przełączyć na inne rozwiązanie, a po drugie jakby to oczywiście wpływa na rozgrywkę, głównie jeżeli się gra z jakimś zgranym teamem, ponieważ rozgrywki można spokojnie rozgrywać solo, bez praktycznie komunikacji, jeżeli... No taka prawda, nie? No jakby, bo to są też solo game, gdzie cię dołącza do ludzi z różnych obszarów świata, z Rosji na przykład. Nawet jak do ciebie mówią, to nie wiesz co. Ale sama ochrona antydedosowa jest na wszystkich serwerach tak naprawdę. Z czego no nie ukrywajmy, najczęściej TeamSpeak jest stawiany na VPS-ach, tak? No nikt nie będzie kupował blaszaka, żeby postawić na nim TeamSpeaka sobie. No i tutaj właśnie się pojawiają pewne niesnaski, że tak, oferujemy system antydedos pod gaming, ale ten TeamSpeak jednak dostał i nie działa. To jest w kontekście serwerów gamingowych, które rzeczywiście są oddzielną częścią infrastruktury, są oddzielnie chronione. No i jakby to nie jest kwestia tego, że odpalimy sobie VM-kę gdzieś i to będzie działać. Być może jutro tak, być może ten system będzie już tak zaawansowany, ale w tym momencie obejmuje, jest rozdzielenie na game i jest rozdzielenie na ten standardowy antydedos. Każdy z nich się trochę innymi prawami rządzi. Dobra, na pewno pytań macie jeszcze sporo, ale to w trakcie networkingu. Bardzo dziękujemy za prelekcję. Dzięki.